Właśnie w Fortnite pojawił się mega ciekawy sposób, dzięki któremu gracze zyskują 3000 V-Dolców za wymianę skinów w Fortnite. Nie jest to fake i ten sposób jest mega znany za granicą i coraz więcej osób z niego korzysta, więc warto, żebyście wy też wiedzieli, ale na początku wal łapeczkę w górę, wal subika, bo zaraz 90k, dziękuję każdemu, filmy codziennie i live na tym kanale YouTube, no i oczywiście wpisz kodzik SayKamstar do sklepu, mega mi to pomaga, dziękuję i wbijajcie na Instagrama, bo na 4000 robimy mega fajny konkurs, socjale, Instagram, Twitch, wszystko w opisie, napiszcie w komentarzach, czy odbieracie dzisiaj darmowe dropy FNCS na Twitchu, a my lecimy z tematem. Pierwsze, o czym sobie powiemy, no to oczywiście 4 darmowe przedmioty dla wszystkich graczy, które wchodzą do Fortnite'a już dzisiaj. To jest już potwierdzone, bo w lobby znajduje się informacja, że dzisiaj o 19 na 100% będą już dropy, które będzie każdy gracz mógł zdobyć za darmo. Jeden co nie trzeba zrobić, no to oczywiście oglądać streamy dzisiaj na Twitchu i ja oczywiście takiego streama będę miał, no i pewnie u mnie będzie mogli je odebrać. Dla przypomnienia, będzie to plecak, będzie to graffiti, będzie to emotka, no i będą to jeszcze jakieś tam ekrany wczytywania i może jeszcze coś ciekawego. I jedne co musicie zrobić, to po prostu wbić na Twitcha. Polecam mojego Twitcha, link w opisie, walnąć followa, no i prawdopodobnie przez godzinę oglądać po prostu streama. No i tutaj zobaczymy, czy dropy będą równo o 19, czy może troszeczkę wcześniej. Ja na pewno streama będę robił dzisiaj wcześniej, żebyście mogli te dropy sobie na pewno odebrać. Także jak coś będę streamował, żebyście sobie zgarnęli. Pamiętajcie tylko, żeby połączyć konto Twitch z Fortnite'em oczywiście, no bo musimy mieć to zrobione, ale jest to dosłownie moment. No i pamiętajcie, że te rzeczy są do zdobycia tylko teraz i one już nigdy do Fortnite'a nie wejdą. I są to oczywiście przedmioty z okazji turnieju FNCS. Jeśli ktoś nie wie, to taki mega duży turniej, który odbywa się praktycznie co sezon. No i teraz jest on tyle ciekawy, że jest to LAN w Ameryce, no i możecie z tej okazji zgarnąć sobie nagrody, także polecam i nagrody dostajecie od razu, także naprawdę fajny deal, ale również dużo ostatnio mówiło się o tym, że może być jeszcze parasolka za darmo właśnie z tej okazji i w tym momencie niestety żadnej takiej informacji nie znalazłem, cały czas czekamy, być może parasolka będzie ukrytą nagrodą, bo dużo się właśnie mówi o tym za granicy, czy na przykład na Twitterze i wielu likerów tak sugerowało, aczkolwiek w tym momencie żadnych pewnych informacji nie ma i jak tylko coś się pojawi, to oczywiście będę was informował na bieżąco. Ale również chcę jeszcze poruszyć temat Lewiatana, bo cały czas pytacie, no i tak szybko wam napomnę, że jak wiecie, dużo mówiło się o tym, że Lewiatan mógł powrócić 9 listopada, bo była premiera gry God of War, no i niestety nie powrócił, ale czy to znaczy, że już nikt Lewiatan nie wróci? Absolutnie nie, często pytacie, czy może dalej Lewiatan powróci i jak najbardziej tak. Lewiatan jest po prostu serią Legend Gamingu, czyli przedmiotem, który wraca dosyć rzadko, aczkolwiek nigdzie nie jest powiedziane, że nigdy on się już nie pojawi. Ja osobiście obstawiam, że Lewiatan kiedyś wejdzie znowu do gry i będzie mogli go kupić, no bo tak naprawdę wraca on chyba z 2 albo 3 razy, więc myślę, że jak najbardziej może się to pojawić, ale pamiętajcie, że generalnie wszystkie czy z serii Legend Gamingu, no są dosyć rzadkie, tak samo jak skiny z serii Icon, także być może pojawi się dopiero za jakiś czas, no i tak naprawdę żaden liker nigdy nie powiedział, że Lewiatan jest usunięty na 100% czy coś takiego, także moim zdaniem warto oczywiście na Lewiatana dalej czekać, aczkolwiek może nie odkładać teraz mega jakoś V-Dolczyków, no bo 9 listopada nam się nie sprawi, także trzeba czekać na inne daty, ale również pojawiła się już zapowiedź nowego sezonu, a może właśnie rozdziału Fortnite, jest to mega ciekawe i o tym każdy gracz powinien wiedzieć, dlatego że właśnie Northmuszt wrzucił już informacje na temat nowego sezonu, dokładnie wrzucił on informację, a właściwie zdjęcie z krwawym księżycem. Jest to pierwsza zapowiedź nowego sezonu, jest to tyle ciekawe, no że tak naprawdę mamy jeszcze 2-3 tygodnie, a już Fortnite zaczyna robić hype, także możliwe, że szykują coś dużego i również poznaliśmy informację na temat startu nowego sezonu od jednego z najlepszych likerów i będzie on wyglądał prawdopodobnie następująco 2 grudnia, czyli w piątek będziemy mieli event i koniec obecnego sezonu, następnie event będzie oczywiście w godzinach wieczornych, gdzie później Fortnite wyłączy serwery, a właściwie wprowadzi podobno coś ciekawego. Przez 12 godzin podobno będzie dostępny specjalny tryb w Fortnite, w którym będziemy mogli jakoś brać udział, być może grać albo coś robić. No i tutaj nie wiadomo dokładnie, co to sygnalizuje, że może to być albo jakiś tryb w grze, gdzie będziemy być może mogli gdzieś tam chodzić po mapie, coś robić przez 12 godzin, albo będzie to po prostu licznik w lobby, tak jak mieliśmy to w poprzednich często eventach, czy właśnie sezonach, że wchodziliśmy sobie do lobby po evencie, no i nie było totalnie nic, bo jakby przerwa techniczna i był ekran z odliczaniem i tutaj może być podobnie i ma być to podobno 12 godzin aktywne, czyli gdzieś do soboty rano, następnie serwery podobno będą offline 4 godziny, więc łącznie będziemy mieli bez grania no około 16 godzin i według tej teorii serwery Fortnite ruszyłyby właśnie w sobotę, gdzieś w okolicach popołudniowych czy to wieczornych. Ja oczywiście narobił wtedy mega mocnego live'a, także zapraszam, aczkolwiek ta teoria się sprawdzi, osobiście nie wiem, mi się wydaje, że Fortnite może odpalić serwery w niedzielę, bo najczęściej tak robił i być może będziemy mieli jakąś dłuższą przerwę właśnie techniczną, aczkolwiek to źródło, które teraz wam podałem, naprawdę jest mega legit i najczęściej jego liki się sprawdzały, także teraz może być podobnie, dajcie znać w komentarzach co o tym sądzicie, ale zapowiada się naprawdę ciekawie i myślę, że być może faktycznie chodzi tutaj o nowy rozdział, szczególnie że wszyscy za granicą, no właśnie łączą to w nowy rozdział, także może być naprawdę ciekawie. Również pamiętajcie, że teraz będziemy praktycznie pewnie codziennie dostawać nowe teorie, nowe przecieki, nowe informacje na temat nowego sezonu i rozdziału, także na pewno będzie warto śledzić daily odcinki, będę wam tu wszystko wrzucał, jak również według najnowszej aktualizacji, która będzie tak naprawdę w ten wtorek już, być może może wycieknie więcej informacji na temat eventu i samego końca tego sezonu, także na pewno stay tuned, no bo będzie teraz mega mocny content w Fortnite pod względem eventu i zakończenia obecnego sezonu. No i przejdźmy jeszcze do tematu tych trików na V-Dolce, które stosują gracze z zagranicy. O co chodzi? Chodzi o to, że można teraz wymienić skiny, a właściwie pakiecik na V-Dolce, który już posiadacie. Jest to mega mocny sposób i za granicą zrobił on 200 tysięcy wyświetleń u youtubera Tabor Hill, od którego ten sposób podpatrzyłem i ja was oczywiście tylko o tym informuję, nie zachęcam do używania czy coś, tylko daję wam informację, bo wiem, że będziecie pytali. Sposób jest na tyle popularny również, że dużo osób już nagrywa nim TikToki za granicą i inne rzeczy, ale w Polsce chyba jestem znowu pierwszy, także mega. No i również tutaj będzie pytać o to, czy za ten sposób są bany jakieś czy nie. Osobiście wam nie powiem, no bo tak jak mówię, ja nie pracuję na przykład w Epic Games czy coś, ale moim zdaniem żadnych banów ani żadnych ostrzeżeń nie będzie, bo sposób jest znany od 2-3 dni za granicą, jest mega zasięgowy, mega popularny, dużo osób stosuje i Epic Games nie dało żadnej informacji, że jest to i z nim nie tak, czyli wszystko jest po prostu legit i również pamiętajmy, że wykorzystujemy tylko rzeczy, które są w Fortnite i to Epic Games samo daje nam zwrot za te skiny, za ten pakiet, więc nie musimy się raczej o nic obawiać, przynajmniej według mnie, ale ja was tylko o tym informuję. I pierwsze co, o co chodzi w tym sposobie i jak on działa, jest to zwrot pakietu, czyli polarne mrozy, ten pakiet, który ostatnio wszedł do Fortnite'a. Pakiet oczywiście zawiera skinka, zawiera przedmioty i 1000 fałduczyków. No i teraz zapytasz się, co jest z nim zrobione, co musisz zrobić. Pierwsze co, jeśli masz ten pakiet, to po prostu musisz wejść do Epic Games, daje się po prostu mega duży zwrot fałdolców, który jest mega po prostu opłacalny, bo całość tego pakietu jest wyceniana na 2000 fałdolców, czyli jeśli już go posiadasz, kupisz go jeszcze raz, dostajesz 2000 fałdolców od Epic po prostu za to, że te skiny miałeś. No i druga kwestia, dostajesz kolejnego 1000 za to, że ten pakiet zawiera 1000 fałdolców, czyli dostajesz 3000 fałdolców i gracze to wykorzystują. I co ciekawe, można robić to podobno więcej niż raz. Tabor Hill mówił o tym, że można robić to na każdej platformie i podobno gracze właśnie robią tak, odbierając nawet 6, 9 czy 12 tysięcy fałdolców. To jest już troszkę porypane. No i generalnie cały pakiet kosztuje oczywiście 40 zł. No i przypomnę, że jeśli chcielibyście kupić normalnie, na przykład takie 3000 fałdolców, to wtedy musicie zapłacić około 100, czyli macie mega dużo taniej. No i dlatego za granicą ten trik robi po prostu furorę, no bo ludzie kupują na wielu platformach te pakiety, tak naprawdę zyskując po nawet te 9-12 tysięcy fałdolców dosłownie w moment. I tak jak mówię, wszystko raczej jest legit, przynajmniej moim zdaniem, no bo wykorzystujemy tylko mechanikę Fortnite, czyli ten zwrot za te skiny. I też pamiętajmy o tym, że ten pakiet był kiedyś dużo droższy, no i obecnie jest po prostu mega tani w Fortnite, więc warto sobie go kupić. Nawet jeśli nie masz go w ogóle, no to możesz sobie oczywiście go kupić na jednej platformie, no i potem spróbować kupić go na kolejnej i pewnie dostaniesz taki zwrot. Tutaj tak jak mówię, być może Epic Games wprowadzi jakieś poprawki, może to jakoś naprawią, ale po prostu to zostawią w ten sposób, no bo też pamiętajmy, że Fortnite'owi opłaca się sprzedawać pakiety, no i to, czy raczej dostaniesz 1000 fałdolców, czy 2, czy ileś, no to raczej nie robi mega dużej różnicy i Epic Games po prostu mega ładnie się zachowuje, no bo jest to pewnie taki zwrot, że jeśli ktoś tam na przykład miał już kodziki, miał na przykład na jednej platformie ten pakiet, no to może skorzystać je sobie na innej, także ja osobiście myślę, że sposób jest naprawdę ciekawy, no i w sumie nawet jestem pod wrażeniem, że Tabor Hill coś takiego rozkminił, bo w sumie nigdy nie wpadłbym na to, żeby kupować kilka razy jeden pakiet i za niego płacić i zyskiwać duże ilości fałdolczyków, także jest to naprawdę ciekawy sposób, ale tak jak mówię, jest to tylko ciekawostka, informacja, bo wiem, że będziecie o to pytać, a ja wam mega dziękuję za uwagę, pamiętaj łapeczka w górę, subik, kodzik SayKamstar, trzymajcie się, yo!